tylko to, co ty słyszysz, oglądając teledysk Eminema, który tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych w branży nie jest szanowany w ogóle. Dlaczego? A kupują go białe dzieciaki. Dlaczego nie jest szanowany? Dlatego nie jest szanowany, dlatego że jest kimś, kto po prostu sprzedał się dla zarabiania pieniędzy. On nie jest prawdziwy. Ale to wyznacznikiem jest liczba sprzedanych płyt? Wyznacznikiem prawdziwego hip-hopu nie na tym polega. Wyznacznikiem prawdziwego hip-hopu jest to, że ja mówię to, co przeżywam, a nie to, co sobie wymyślę. Jesteś pewien, że Eminem tego nie przeżył? Tak, jestem pewien, że Eminem tego nie przeżył, dlatego że wielu myśli ludzi, że on jest z zachodniego wybrzeża. Tak nie, to jest nieprawda, on jest z Detroit. Czy ja mogę was... A on robi się niesamowitego westcoastowca i zgina palce w takie coś. Ja przepraszam,